Otwieram uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2013-2014. Tak oficjalnie rozpoczął się jubileuszowy 70. już rok akademicki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Było uroczyście i z pompą. Bo UMCS to największa uczelnia w Polsce Wschodniej. Mury Uniwersytetu opuściło do tej pory ponad 210 tysięcy absolwentów, a chętnych, by tu studiować, wciąż nie brakuje. W tym roku indeks odebrało 9300 studentów z Polski i zagranicy. W tym roku, podczas tegorocznej rekrutacji, przyjęliśmy ponad 330 obcokrajowców, w większości z Ukrainy. Ale nie tylko. Wśród studiujących są również obywatele 11 innych krajów, takich jak Białoruś, Rosja, Litwa, Gruzja czy Włochy. Stajemy się drugą uczelnią i trochę gonimy Akademię Medyczną, jeśli chodzi o studentów zagranicznych. To tylko jeden z powodów do dumy, ale nie jedyny. Pozostałe to nowo uruchomiony inkubator medialno-artystyczny, nowoczesny budynek Instytutu Informatyki, czy wreszcie uruchomienie 6 nowych kierunków studiów. Władze uczelni śmiało patrzą w przyszłość. Mamy bardzo dużo projektów inwestycyjnych, wykorzystujemy fundusze strukturalne. Proszę zważyć, że w tym roku tylko wykorzystamy kwotę ponad 70 milionów. To ważny rok dla uczelni. Rozpoczęła właśnie obchody 70. rocznicy powstania. Władze uniwersytetu zaplanowały szereg imprez. Jedną z atrakcji programu ma być Noc Uniwersytetów. Spotkanie promujące trzy lubelskie uczelnie. UMCS oraz Uniwersytety Medyczny i Przyrodniczy, nazywane dziećmi największej lubelskiej uczelni Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.